pradziadek, Wojciech. Tutaj, i tutaj są po tamtej stronie wypisane dwoje dzieci, które zmarło wcześniej. Kazio jako tam chłopczyk kilkuletni i Zosia jako nastoletnia dziewczynka. Natomiast Zosią było tak, że Zosia zmarła dosłownie na chyba 3 czy 4 miesiące przed otwarciem parku, także prapradziadek był wtedy właściwie, z jednej strony się radowali otwarciem parku, z drugiej strony byli w żałobie. Natomiast z tamtej strony jest jedyna tablica, to jest, pisze Julia, ale tak naprawdę leży tu Julianna, ponieważ ona miała na imię Julianna, a tylko nazywano ją w domu Julia, ale na grobie wyryto Julia, czyli żona Wojciecha. Plan naszego dzisiejszego wydarzenia jest taki, że najpierw pół godzinki tutaj Ania Gulińska razem z gościem specjalnym poprowadzą gawędę wspomnienia o założycielu parku. Następnie pójdziemy złożyć wieniec pod popiersie, a potem mamy coś słodkiego, mamy okolicznościowy, tradycyjny też już tort, więc będzie dmuchanie świeczek i jedzenie tortu. Cały czas są też właśnie warsztaty. Z czego to są warsztaty, wiemy? To malowania na szkle. Malowania na szkle. Zapraszam na gawędę z praprawnukiem założyciela parku, który poprowadzi Ania Gulińska. Oddaję Ci mikrofon i przywiosę Wam zaraz drugi. Że Wojciech Bernacki urodził się 12 stycznia 1841 roku w Kunicach. To jest taka mała wioska pomiędzy Dobrzycami a Gdowem w Dolinie Raby. Urodził się w rodzinie takiej bardzo wielodzietnej. Miał prawdopodobnie, bo to też jest trudno w dzisiejszych dokumentach sprawdzić dokładnie, ale 5 braci i 3 siostry. Był jednym z młodszych braci. W związku z tym na jak gdyby gospodarkę przyjęli starsi bracia, co było w dawnych czasach bardzo naturalne, a on jako najmłodszy z kolei bardziej zainteresował się troszeczkę skończył seminarium nauczycielskie, bo tak się to wtedy nazywało. W czasie mając 24 lata przyjeżdża do Krakowa. Wtedy był świeżym mężem, właśnie poślubił niedawno panią Juliannę Adamską. Przyjechał do Krakowa i szukał pracy, oczywiście jako nauczyciel, przepraszam, nie do Krakowa, właśnie. Przyjechał do Podgórza, przecież to było osobne miasto, przyjechał do Podgórza, szukał pracy, ale jednak najważniejsze było to, że cały czas działał w szkole jako nauczyciel. Wykładał język niemiecki, język polski, matematykę, z tym, że wtedy matematyka była taka, no nazwijmy to, bardzo ograniczona do działania na liczbach całkowitych, tam mnożenie, dzielenie, ale jednak on to wykładał. Zaczął jak gdyby pracę przy parku od takiego niewielkiej rzeczy jak ogródek przyszkolny. Tutaj za nami, za plecami jest w dzisiejszych czasach szkoła, zespół szkół gastronomicznych, ale mniej więcej tam za tą szkołą powstał pierwsza część parku. Był to taki ogródek przyszkolny, niewielki. Trudno nam jest w dzisiejszych czasach podać, ile to tam było ziemi, ale tam były początki. Cały czas tutaj zaznaczam, że ten kamieniołom, który teraz siedzimy, był czynnym kamieniołomem.
on powoli wygasał. Nie wiem, nie znam się na geologii, czy opłacalność wydobywania tutaj skał wapiennych, powiedzmy, czy skały wapienne były coraz gorszej jakości, był gorszy ten wapień. W każdym razie kamieniołom powoli zamierał w pewnych częściach. Kamieniołom zamierał jak gdyby od tej części. Ta część była najpierw, że tak powiem, opustoszała. I Rada Miasta się zgodziła, żeby przyznać jak gdyby pod budowę parku tą część. Ta część parku, w której teraz siedzimy, jak gdyby była pierwsza zrealizowana, mniej więcej do tej głównej alei, przy której biegł płot. Za płotem był normalny kamieniołom, przyjeżdżali ludzie z wozami, zabierali urobek. Natomiast w tej części już Bernacki sadził drzewka, sadził krzaki, nawożono właśnie tą ziemię, którą wydobywano z budów tutaj podgórskich domów. Tutaj, gdzie siedzimy w tym momencie, nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, pod nami jest 3 metry nawiezionej ziemi. Po założeniu tej części właściwie nastąpiło główne otwarcie parku. Ono było 19 lipca, dlatego mamy właśnie dzisiaj rocznicę 128. No a park się dalej powiększał, nie zaprzestano jak gdyby na tej części. Potem uzyskano jak gdyby, gdy wycofały się tutaj zakłady prowadzące wyrobisko tamtą część, nazwano to wtedy parkiem ludowym. Tam organizowano różne zabawy ludowe, zimą lodowisko. Nawet tak chyba było do czasów jeszcze do lat 50. czy 60. w tamtej części były organizowane lodowiska. W tej części, której tutaj siedzimy na tym placu, to był tak zwany plac Sokoli. Dobra. Ponieważ tutejszy podmiotki Sokół miał fajną siedzibę, ale nie miał placu do ćwiczeń. Praktycznie za Sokołem był taki plac typu, nie wiem, tam 10 na 15 metrów, więc Sokoli tutaj ćwiczyli. A dopiero gdy był już w wieku emerytalnym i park już był otwarty i dobrze działał, i Rada tutaj Miasta Podgórza przyznała mu parcelę budowlaną tutaj w przejściu do parku i na tej parceli jego synowie postawili na ojca willę Julię. I ten park jest uważany jako jeden z pierwszych na świecie lub w Europie praktycznie na 100%. W podobnym czasie powstało podobne założenie w Anglii jako pierwszy teren rekultywacji terenu poprzemysłowego, w tym przypadku pokopalnianego, bo ten kamieniołom jest uważany jako kopalnia wapienia. To wyprzedziło swoją epokę o jakieś prawie 100 lat. Praktycznie dopiero w latach powojennych robi się rekultywacje po jakichś terenach górniczych, hutniczych, przemysłowych, po rozwaleniu jakichś fabryk. Tutaj nastąpiła taka rzecz 128 lat temu. To jest niesamowite. Rada Miasta Podgórza postanowiła, żeby nazwać go parkiem imienia Wojciecha Bernackiego. Za życia Wojciecha Bernackiego, co w tamtych czasach praktycznie było nigdzie nie praktykowane, żeby coś upamiętniało, może za wyjątkiem rodziny cesarskiej, bo wiadomo, była i kolej takiego i takiego cesarza, ale w gruncie rzeczy nie nadawano tego typu parkom jak gdyby na pamiątkę jakiejś osoby za życia, tylko dopiero po śmierci, a tu jednak za życia. Czyli mylone, więc dziękujemy Wojciechowi Bernackiemu za ten park i mamy nadzieję, że wszystko tutaj pozostanie tak, jak on. Można korzystać z różnych gier polowo-zespołowych, także mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami w tej... Wczoraj ci zaczęłam. Chodź Moniko. A ja sobie jeszcze Monikę zrobię zdjęcie. Kasia, chodź do tyłu. Weź to jeszcze. Macie budu sporo ludzi, że wszyscy.
proszę utrzymać. Tam drzwi. Dobra, powoli, powoli. Czekaj, niech pani sobie sfilmuje. Skręcono na terenie parku 15 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 25 gatunków porostów, 9 gatunków motyli dziennych. Nie stwierdzono ani żadnego płaza i gada. No jest to ubogie siedlisko, ale też nie ma żadnego zbiornika wodnego. Za to ptaki, no to jest takie środowisko typowo o charakterze leśnym. 39 gatunków, 21 lęgowych. Łącznie tu gnieździ się około 80 par różnych gatunków ptaków, w tym na przykład puszczek, czyli taka dosyć duża sowa. Tu zajmuje jedną skrzynkę, budkę lęgową. No, stwierdzono też 9 gatunków niedoperzy. No to jest mniej więcej 1/3, bo mamy 28 gatunków stwierdzonych w Polsce, więc też takie środowisko leśne, zadrzewione jest bardzo dobrym miejscem dla nietoperzy. Także no, ten pod względem bogactwa gatunkowego jest ten teren całkowicie jakby no, ciekawy i warty zainteresowania.